Cześć, wielu z Was pyta mnie bardzo często, jak można by było zacząć inwestować w nieruchomości albo zacząć zarabiać na nieruchomości. Najlepszą metodą, którą ja dzisiaj znam na zaczęcie zarabiania pieniędzy w nieruchomościach są flipy. I w dzisiejszym odcinku chciałem Wam przybliżyć, co ja bym dzisiaj zrobił, gdybym nie miał pieniędzy i startowałbym dopiero, w jaki sposób krok po kroku zbudować kapitał. Gdybym miał dzisiaj pełnoletnie dziecko i ono by mnie zapytało, tato, w jaki sposób zacząć biznes i jakby od zera się wzbogacić, to moja droga by była następująca. Coś, co ja zrobiłem przez ostatnie kilka lat w swoim życiu, bym wiedział, jak to zrobić o wiele szybciej. Wskazałbym mu jedną drogę. Synu, zainteresuj się flipami i zacznij je robić. A czego potrzebuje ktoś, kto dopiero zaczyna, żeby je robić? No, przede wszystkim pierwszym krokiem, który jest, to potrzebowałbym zdobyć wiedzę, czyli zorientować się, w jaki sposób mogę robić ten biznes. Jest mnóstwo bezpłatnej, darmowej wiedzy, między innymi na YouTubie, w internecie, czy też w książkach, które mówią i pokazują o tym, jak zacząć. Jak już bym tą wiedzę zdobył, to w tym momencie plan, który bym sobie określił, niezależnie czy pracujesz na etacie, czy masz swoją firmę, czy nic nie robisz, to niezależnie od tego, czy masz całe pieniądze na zakup mieszkania, czy masz tylko część pieniędzy na zakup mieszkania, rozpisałbym sobie w następujący sposób. Zrobiłbym pierwszego flipa przez pierwsze 4 miesiące. To jest wystarczający termin na to, żeby kupić mieszkanie, sprzedać, często to wyremontować i na nim zarobić. I kwota minimalna, którą ja liczę na zysk przy moich flipach, to jest 30 tysięcy. Tylko to nie jest kwota, którą ja liczę, że i zarabiam, tylko to jest minimalna taka i poniżej tego w ogóle nie schodzę, więc często te flipy są więcej, zarabiam na nich więcej. Dlatego 30 to jest taki minimum, które sobie powinieneś ustalić, niezależnie w jakiej miejscowości mieszkasz, czy to jest Warszawa, czy to jest jakaś mała miejscowość. Jeżeli po pierwszych 4 miesiącach pracując na etacie, czy prowadząc dodatkowo biznes, zrobisz jednego flipa, to spokojnie możesz przez 4 kolejne miesiące zrobić kolejnego. I wtedy właśnie w ten sposób przez 8 miesięcy zarobiłeś 80 tysięcy. Co bym zrobił, planując kolejny czas? Zaplanowałbym sobie, że na kolejne 4 miesiące zrobić 2 flipy tym razem. Czyli zrobić 2 flipy, co inaczej wiąże się z zyskiem minimum na poziomie 60 tysięcy. No i jeżeli uda Ci się zrealizować ten krok, to automatycznie przez poprzednie 12 miesięcy zarobiłeś kwotę łącznie 120 tysięcy. To już jest jakiś kapitał, który uważam, że powinieneś wziąć do ręki i powiedzieć, to jest kasa, dzięki której jestem w stanie rzucić pracę i wiem, że zarabiam te pieniądze i utrzymam się. W momencie, w którym jesteś po tym roku i wiesz, że to jest fajny biznes, wiesz jak go robić, umiesz go robić, masz jakieś doświadczenia, to ja bym ustalił sobie cel konkretny na kolejne 12 miesięcy i podwoił tą liczbę. Czyli zamiast 4 flipów w ciągu roku, rzucając pracę i mając więcej czasu na to, robił minimum 8. 8 flipów to jest, uważam, że niewielka ilość. Znam osoby, które są po moich warsztatach, które w pierwszym roku robiły 7, 8, 10 w pierwszym roku, a nie w drugim. Dlatego 8 to jest naprawdę taka bezpieczna, która nie będziesz potrzebował do tego wielu osób do pomocy, żeby je zrobić. Jeżeli zrobisz te 8 flipów, to już po drugim roku tej działalności będziesz miał dodatkowe 240 tysięcy minimum, bo oczywiście liczę, że będziesz zarabiał więcej. Natomiast kiedy po 2 latach zrobisz tych flipów 12, to czas, żeby podwoić stawkę, zwiększyć swoją efektywność i swoje cele i przejść do dwukrotnienia tego, co zrobiłeś rok wcześniej, czyli do 16 flipów. Ja uważam, że tu już będziesz potrzebował pomocy, czyli kogoś na przykład do obsługi remontu, kto będzie Ci woził materiały i pomagał, wspierał w tym zakresie, ale spokojnie jedna osoba może nawet 20 flipów ogarnąć bez dodatkowych osób i dodatkowych ludzi zatrudnionych. Dlatego to jest biznes, w którym będziesz w stanie w 3 roku zarobić około 500 tysięcy spokojnie. I to jest ten moment, który po 3 latach praktycznie od zera można zarobić ponad 860 tysięcy tym właśnie planem, który nie jest specjalnie jakiś napięty, nie jest jakiś niewyobrażalny, bo wiem, że są osoby, które spokojnie robią dużo więcej. Natomiast to jest plan, który można sobie ustalić. I co jest najważniejsze? Żeby zacząć te flipy, żeby robić te flipy, nie musisz mieć wcale 100% gotówki na to. Nawet czasami nie musisz mieć w ogóle pieniędzy,
ponieważ są tacy inwestorzy jak ja, czy mój fundusz, czy inni ludzie na rynku, którzy inwestują w mieszkania, dzięki którym, że masz tą wiedzę i wiesz, jak robić te flipy, dostarczysz okazji i oni ci zapłacą 5, 10, 20 tysięcy za to, że znalazłeś okazję i oni ją zrealizują. Czyli na początku nie musisz mieć tej kasy, tej gotówki. Oczywiście jak ją masz, to masz więcej możliwości, zarobisz na tym więcej, ale nie musisz tego robić i wchodzić w ten biznes, jeżeli nie masz gotówki.